Siemano, siemano! Za Kolnikow TV otwieram bardzo serdecznie drzwi do kolejnego materiału na totalnych dramaturgach i zapraszam was na siódmą część materiału o sipach. Tak jest i dzisiaj troszeczkę sipy będą specyficzne, więc zamieniajcie się wszyscy w słuch, a na pierwszym miejscu, na pierwszą można powiedzieć stawkę, daje tutaj Alejandro i Skortni. Pamiętacie tego, można powiedzieć, Latinosa, który zadebiutował, można powiedzieć, w specjalnym odcinku Planu Totalnej Porażki, był głównym antagonistą Totalnej Porażki w trasie. Sami wiecie, że Alejandro umiał bardzo dobrze manipulować i wykopywać każdego po kolei z programu. Każdy doskonale o tym wie. Ale też niejedną kobietę uwiódł w programie, między innymi na przykład Courtney. I tutaj powiedzmy sobie szczerze, do uwodzenia Courtney doszło między innymi w odcinku, z tego co pamiętam, 20 Chińska Bójta, gdzie tutaj Courtney jadła obrzydliwe, można powiedzieć, potrawy za Alejandro i tutaj, jakby to można powiedzieć, Courtney za to wyleciała z programu między innymi. I tutaj bardzo ładnie Alejandro Courtney uwiódł i sobie wyobraźcie, co by było, gdyby Courtney była dziewczyną Alejandro, co to by kurde było, masakra. Tak jak Alejandro zawsze był osobą, która uwodziła, a potem wystawiała człowieka, tak tutaj odwrócić sytuację i byłby z tego związek. Ja pierdziele, co to by kurde było, ludzie. To byłaby istna masakra, sobie wyobraźcie ten związek. Naprawdę to byłoby coś niebywałego. Mówię wam, to byłoby coś niebywałego. Nie wiem, czy dałoby się to jakoś sensownie to oglądać. Moje kurde opinii, sobie wyobraźcie, Alejandro, który jest Heather od Plejady Gwiazd, od końcówki Plejady Gwiazd, który jest w związku z Heather. Mamy alternatywną, można powiedzieć, historię wydarzeń i Alejandro jest w związku z Courtney. Ja pierdolę, jakie to byłoby kurwa głupie. Nie wiem, czy dałoby się to w ogóle oglądać, nie mam zielonego pojęcia. Być może miałoby to jakikolwiek sens, aczkolwiek w mojej opinii wątpię, no ale no, mamy to co mamy, trzeba jakoś to, nie wiem, cieszę się z tego, chociaż ja wolę, żeby Alejandro był z Heather niż z Courtney. Jakby to, ta, można powiedzieć, fanowska historia miałaby ręce i nogi, miałaby sens i byłaby w kanonie, no to bym, powiedzmy, ziemko bym się akurat załamał emocjonalnie, no ale cóż poradzić, no. Takie są te, można powiedzieć, shipy, więc jak oceniam ship Alejandro i z Courtney? No kurde, no takie 3 na 10 od biedy bym dał, bo oboje są wredni, więc powiedzmy, poniekąd pasowali mi do siebie, ale ja i tak widzę Alejandro obok Heather. Mimo wszystko, mimo że nie przepada za tym związkiem oficjalnym, wiadomo, tym kanonicznym, to uważam, że jednak Alejandro bardziej pasuje do Heather. Więc tutaj ten ship Alejandro i Courtney dostają ode mnie ocenę 3 na 10. I uwaga, uwaga! Dzisiaj Alejandro będzie mocno shipowany, ponieważ Alejandro x Bridget to jest drugi ship na tym odcinek. I tutaj, można powiedzieć, sytuacja jest taka, że tak samo jak w przypadku Courtney, była sytuacja, gdzie Alejandro mocno uwodził Bridget, w szczególności w czwartym odcinku tutaj porażki w trasie Mróz i Konie nie może być lepiej, taki był tytuł odcinka, gdzie, można powiedzieć, przy pocałunku, do którego miało dojść pomiędzy tą dwójką, Alejandro się odsunął i Bridget pocałowała dosłownie słup i tak ją wystawił i spowodował jej eliminację, więc Alejandro, no powiedzmy sobie szczerze, chujowo postąpił w stosunku do Bridget, krótko mówiąc, bo praktycznie najpierw ją uwiódł, w sensie, że ja się w nim, powiedzmy, że zakochałem, mimo że miała chłopaka, czyli mam tutaj na myśli Jeffa, no to jeszcze, mimo że ona, no, dokonała tak jakby, wiadomo, dokonała, dobra, tam nie obwijajmy w bawełnę, dokonała zdrady wobec swojego chłopaka, no to jeszcze dała się oszukać Alejandro tak stuprocentowo, no podwójne combo, że tak to nazwę. I teraz odróżmy sytuację, Alejandro i Bridget są parą? Ja pierdolę, to by było chore. Osoba, która jest bardzo przyjazna, miła dla każdego dosłownie, jednocześnie jest bardzo przyjazna dla przyrody,
która miała chłopaka, który był luzakiem, czyli mam na myśli Jeffa, miała być takim, powiedzmy sobie szczerze, dupkiem. I Alejandro akurat, żeby była jasność, ja nie to, że nie lubię Alejandro, bo lubię go jako antagonistę, bardzo lubię go jako antagonistę i uważam, że jest najlepszym antagonistą w serii. Potem na drugim miejscu jest Mal. Ale żeby nie było, to uważam, że jako taka postać, która miałaby być dobra, to byłby chujową postacią. Mojej, kurde, opinii. Tutaj sobie obraźcie związek Alejandro i Bridget. Przecież to, kurde, kompletnie nie miało sensu. Nie dałoby się tego kompletnie oglądać, więc tutaj moja historia będzie krótka. Moja opinia, można powiedzieć, do tego. No, kurde, no 1 na 10, no nie co tutaj więcej dodać. No, człowiek, który był manipulatorem, jest manipulatorem, miałby się znaleźć dziewczynę, która jest miła i przyjazna i nienawidzi kłamstw, oszukaństwa, manipulowania i innych tego typu rzeczy. No wyobraźcie to sobie, nie miałoby to kompletnie w ogóle sensu, więc ten ship, no powiedzmy sobie szczerze, no do chłopoka, do kosza, zapomnieć, spalić i tyle, więc tutaj ten ship 1 na 10, a teraz czas na Alejandro x Leshauna i tutaj tak jak w przypadku dwóch poprzednich shipów było uwodzenie, było gadanie, że Leshauna jest w ogóle taka piękna i w ogóle, a potem tak czy siak została oszukana przez Alejandro i wykopana w 7 odcinku tutaj praszki w trasie z programu i to tak dosłownie, nie? Alejandro ją wykopał, bo najpierw nie zachwalał jej wdzięki, a jak jej coś tam nie wyszło, no to ją po prostu wykopał z programu. No, historia zatacza koło jak w przypadku dwóch poprzednich tak jakby shipów, tak? Tutaj zatacza, historia zatacza koło, ta można powiedzieć kanoniczna historia zatacza koło, jest wywalanie danej członkini z programu, no i ten. Dane uczestniczki bardziej powinienem powiedzieć. I dzieje się, co się dzieje, ale odwróci sytuację, Alejandro i Leshauna są w związku. Ja pierdolę, przecież Karol by go zajebał. No, powiem wprost, Karol by zabił tego Alejandro, nie powiem, że nie. Wiem, że tu zaraz, wiadomo, gadał słowa plus 18, ale... No dosłownie, Karol byłby tak ściekły na Alejandro, że nie wiem, czy nie zrobiłby mu krzywdy za to, co mógłby zrobić w tym shipie z Leshauną, nie? Że z Leshauną być w związku, w sensie Alejandro z Leshauną w związku. Myślę, że taki Karol by nerwowo nie wytrzymał i nie wie, co by właściwie zrobił. No, jak dla mnie, jakby ten ship miał wyglądać tak, że Alejandro i Leshauna są razem, gdzie byli, powiedzmy sobie szczerze, że potem byli wrogami w totalnej prasce w trasie w dalszych odcinkach, gdzie no, Leshauna nie szczędziła złych słów na Alejandro i odwróćmy sytuację, gdzie oni są w związku. No ja pierdolę, no. To byłoby taki ściek. Jeszcze jakby ten ściek zrobili kanonicznym ściekiem, to przecież nie dało mi się oglądać, no chyba, że naprawdę Alejandro miałby zmieniony charakter, no to owszem, dałoby radę, bo też Leshauna jest jedną z tych dziewczyn, która nienawidzi kłamstw, oszukaństwa, można powiedzieć manipulowania, no. Jest po prostu szczera do bólu i to bardzo mocno szczera, jest aż można powiedzieć, że lubi też połamać kości, jak ktoś jest nieszczery, więc... Wiecie jaka, sami wiecie jaka jest Leshauna, po prostu jest szczera do bólu i mówi co myśli, nawet jeśli to jest bardzo bolesna prawda, wiecie jaka jest Leshauna. Więc tutaj się shipowanie Alejandro i Leshauny w moim mniemaniu jest wręcz nie na miejscu. Więc dobra, kolejny ship chyba 1 na 10, nie tak, to 1 na 10, ciekawy jeszcze będzie w tej serii shipów 1 na 10, dobra. Dobra, 1 na 10, więc ciekawie. I teraz kolejny ship. Alejandro x Gwen. Tak, Alejandro x Gwen. Tak, dobrze słyszycie, Alejandro x Gwen. Co ja o tym sądzę? Ja pierdolę. Przecież tam nie było jakichś wielkich przyjaznych relacji pomiędzy nimi w totalnej prasce w trasie. Gwen nawet niezbyt za nim przepadała. I też, kurde, nawet nie miał jakichś większych relacji pomiędzy sobą. Wiadomo, były jakieś tam relacje drobne, ale żeby ich shipować, mimo że też Gwen wewnętrznie na pewno gardziła, jak dobrze pamiętam, bo nie była zbyt przyjaźni do niego nastawiona, jak dobrze pamiętam z odcinków, więc naprawdę Alejandro i Gwen jako związek, ja pierdolę, ludzie, co wy wymyślacie? Ja tak się was zapytam, no kurde.
Naprawdę, ten ship jest taki bezsensowny, że to jest po prostu szok. Szok i niedowierzanie tak naprawdę, co czasami jest wymyślane. No, naprawdę, naprawdę. Ja się czuję załamany. Nie było jakichś, można powiedzieć, wielkich relacji pomiędzy nimi, ale niczego tak naprawdę nic poza tym, tak na dobrą sprawę. Naprawdę, ja uważam, że ship Alejandro i Gwen nie ma w ogóle żadnego tak naprawdę sensu w mojej kurde opinii. Mogę od razu powiedzieć, że ten ship w mojej opinii nie ma w ogóle sensu, bo ani nie mieli jakichś wielkich relacji, ani za sobą nie przepadali. Powiedzmy sobie szczerze, nie przepadali zbyt mocno tutaj. Mogę od razu powiedzieć za sobą, więc jest jak jest. Uważam, że ten ship jest taki do niczego, po prostu do niczego, więc tutaj no 1 na 10 daje tutaj mojej opinii, moi drodzy. 1 na 10 można powiedzieć, że tutaj jakby to można powiedzieć, akuratna ocena taka pasująca do tego całokształt, jaki przedstawiłem. Więc no, teraz ship numer już 5, KTX Sadie. Szczerze, KTX Sadie, przyjaciółki, BFF-ki, kurde, najlepsze kumpele pod słońcem. Naprawdę, dobry ship, można powiedzieć, że kanoniczny ship, ale sobie wyobraźcie, co kurde byłoby dalej, jakby ten ship ciągnięto dalej w serialu poza sezonem pierwszym, nie? Bo wiadomo, to co w podsumowaniach na planie bądź w trasie było nam pokazywane, no mało się liczy, ale sobie wyobraźcie, jakby Kate i Sadie ze sobą rywalizowały w drugim i trzecim sezonie, nie tylko w pierwszym, bo przypominam, Katie wleciała w 6 odcinku tutaj Wyspy Totalnej Porażki, Sadie w 11 odcinku Wyspy Totalnej Porażki. I wyobraźcie sobie taką sytuację fabularną, taki plot twist, że one rywalizują w programie z innymi uczestnikami w kolejnych sezonach. Ja pierdolę, co to by kurwa było? Byłoby miłości w ogóle takie, denerwowałoby mnie to strasznie, bo naprawdę no Katie i Sadie mnie strasznie irytowały. Najbardziej znienawidzone postacie z pierwszej obsady w historii tej obsady, jakie się pojawiły. Naprawdę, ja ich nienawidzę. Jak mi przyszło oglądać Wyspę Totalnej Porażki, to z ich udziałem, w sensie momenty, gdzie one były tak jakby miały większą rolę, naprawdę mnie tak klincz łapał, że to po prostu szok. Tak jak jeszcze potem już Sadie była sama w programie, dało się ją oglądać, nie miałem do niej nic, była mi obojętna, jak one dwie rywalizowały jeszcze w tej samej drużynie. Naprawdę, byłem tak nieraz zły, że to jest po prostu masakra. Tak mnie potrafiły te dziewczyny irytować, że sobie nie wyobrażacie. I teraz przedstawmy taką sytuację. Gdyby to było kontynuowane przez twórców, gdyby wreszcie nie kontynuowało ten wątek rywalizacji tych dwóch przyjaciółek najlepszych pod słońcem, no ja nie wiem, ja nie wiem, czy ja bym to zdzierżył. Ja bym tego nie zdzierżył. Tak jak kocham pierwszy sezon, tak uważam, że Katie i Sadie to są najgorsze postacie z pierwszej obsady. Przepraszam, jeśli kogoś uraziłem, ale po prostu ich nienawidzę, nie jestem w stanie podchodzić w jakikolwiek, nie wiem, miły sposób do tych postaci. Po prostu denerwują mnie, no, denerwują mnie obie i w sumie to tyle, więc ship, ale jako ship, jakbym miał to ocenić, no, dobre przyjaciółki, najlepszy pod słońcem i tyle, więc jako ship tutaj ocenię je pozytywnie, jako postaci oceniam je negatywnie, więc tutaj coś dam tak, żeby było po środku, czyli tak dam do 6 na 10, bo mówię, jako postacie nie lubię ich, ale jako ship są fajne, nie? Ship fajny, bo realny, ma, można powiedzieć, podwaliny fabularne, które można byłoby po dziś dzień kontynuować, więc tutaj jako ship wypadają spoko, czyli 6 na 10 się tutaj ocena jak najbardziej należy. I teraz, moi drodzy, ostatni ship na tym odcinek. Zoe X-Mal, czyli alternatywna osobowość Majka, miałaby być w związku z Zoe. Ten wielki, można powiedzieć, antagonista, który chciał zamordować dosłownie z pół obsady w Plejadzie Gwiazd, miałby być w związku z Zoe. Co ja na ten temat sądzę, moi drodzy? No ja pierdolę, To by była, można powiedzieć, masakryczna sprawa, ponieważ wiadomo, że Bal chciał nawet zamach na Zoe zrobić w jednym z odcinków Plejady Gwiazd, bodajże to był odcinek 8, nie? W sensie zamach, no. Źle tutaj mówię, no zamach, może nie zamach, ale można powiedzieć, że
Tylko ją uratował wtedy, tylko żeby nie zbudzić podejrzeń, że z Mike'em jest coś nie tak. Bo był taki moment, gdzie Zoe wyskoczyła na środek jeziora Wała Nakła i się chciała rzucić piranium, nie? I wtedy Mario tam uratował tylko dlatego, żeby nie było podejrzeń, że coś jest z nim nie tak. A tak to myślę, że no wprost by mógł jej zrobić krzywdę i to tak, no wprost, albo nie wiem, jak chciał rzucić tam header do, można powiedzieć, fosy z toksycznymi odpadami, jak dobrze pamiętam, no. Więc tutaj powiem wam szczerze, no Mal to jest kurde psychopata, zwyrol totalny, naprawdę, i sobie wyobraźcie, jak Zoe i Mal są razem i jeszcze Zoe pod postacią komandosa Zoe z czwartego sezonu, który komandos Zoe objawił się w Zoe w 11 odcinku Totalnej Porażki Zemsty Wyspy, gdy szef Hatcher zniszczył medalion, który podarował jej Mike z jej zdjęciem. Znaczy z jego zdjęciem, ze swoim zdjęciem butem. Oczywiście medalion był ze zdjęciem Mike'a i ten medal został zniszczony i wtedy wiadomo, Zoe obudziła sobie swoją alternatywną osobowość, alternatywną wersję pod nazwą Komando Zoe albo Komandos Zoe. Sobie wyobraźcie, jakby to miało tak funkcjonować normalnie w programie i Zoe i Mal byliby shipowani jako Komando Zoe i jako Mal. Naprawdę, nie wiem, czy to by miało sens, ale ciekawe mi się oglądało, nie? Jako song, tak chcę dosłownie każdego się podnieść ze świata. Jest to song, która jest miła, która też ma tam swoje problemy, można powiedzieć. No, tak problemy, no nie wiem, jak to nawet nazwać, żeby to zabrzmiało, może, więc tutaj nie będę się wysilał, nie będę szukał słówek jakichś dobrze dobranych, ale osoby, dwie osoby, które mają jakieś tam swoje życiowe, o, życiowe problemy, znalazłem dobre słowo, związałyby się, tutaj mamy chłopaka z osobowością wieloraką, która, jedna z osobowości niszczy mu raptownie życie, ponieważ chce każdego wyeliminować, tylko po to, żeby się, nie wiem, mścić, aby się mścić, mamy osobę miłą, serdeczną, która lubi dosłownie każdego i chce zawsze dla każdego dobrze. Czyli mam tutaj na myśli Zoe. Wyobraźcie sobie taką sytuację, kiedy Zoe i Mal są w związku. No. Dziwnie mi się to oglądało. Naprawdę, dziwnie mi się to oglądało, ale uważam, że to byłby ciekawy wątek, jakby wątek był kanoniczny, na pewno by kurde oglądał. Myślę, że ten sim byłby dobry, jakby fajnie to uzasadniono fabularnie, ale jakby miał to tak rzetelnie i obiektywnie ocenić. To nie ma to zbyt wielkiego sensu, ale brzmi na tyle ciekawie ten sim, że tutaj jestem skłonny dać ocenę do z 5 na 10, nie, dobra, z 5 na 10 to nie, ale tak 4,5 na 10 temu shipowi dałbym, no. Daję troszeczkę temu shipowi szansę, bo jeszcze ma jakikolwiek on tam, można powiedzieć, sens, ponieważ to wiadomo, Zoe też ma tą swoją osobowość, która z jakiegoś powodu w Plejadzie Gwiazd nie powróciła, nie wiem z jakiego właściwie, po prostu się nie pojawiła. No i mamy Mala, który jest psychopatą. Ciekawy wątek mógłby z tego być i chciałbym takie coś może i zobaczyć, ale pod warunkiem, że byłoby to dobrze zrobione. Tak, że a też jest przedstawiony, jak jest przedstawiony, więc tutaj no jedynie mogę dać 4,5 na 10, moi drodzy. A teraz do was pytanie. Jakie wy macie ulubione swoje shipy? Możecie mi napisać w komentarzach. Ship Mal i Zoe, można powiedzieć, przedstawiłem z tego powodu, że Pitra126P podał mi go w komentarzu, więc mówię, a czemu by go nie umówić, więc tutaj bardzo dziękuję dla ciebie, mordo, dziękuję bardzo serdecznie. I jeszcze inne wasze shipy, jeśli będziecie chcieli, mogę zaprezentować, ja to sobie wybieram po jeden z komentarzy, bo nie chcę, żeby też te odcinki trwały nie wiadomo ile, więc tutaj mówię, jeśli chcecie, to mogę też i wasze shipy przedstawić w kolejnych materiałach na totalnych dramaturgach. Z tej strony był Zakolnikow. Trzymajcie się i życzę wam wszystkiego dobrego. Cześć!